Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy tu. I co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będzie więcej gadania niż robienia. Będzie podsumowanie pierwszego roku na Zadupiu. Tak. Trochę pogadam bez sensu. To, co tutaj widzicie na filmach, to jest efekt pracy jednego leniwego człowieka przez rok z pomocą drugiego leniwego człowieka i jeszcze z pomocą Marcela. I obojgu tym człowiekom bardzo dziękuję za tą pomoc. Dziękuję. Jak to wyglądało na początku, to wam pokażę. Widzimy takie zdjęcie, jak tu przywiozłem towar pierwszy raz. Pamiętam, jak tu pierwszy raz mnie przywiózł. To byłam pod lekkim wrażeniem. Byłaś przerażona. Byłam przerażona. No. Tutaj nie było nic, w sensie były tylko pokrzywy i nawet nie dało się wejść trochę dalej. Tu, gdzie siedzimy, też się nie A dało A tu nie wejść. Było skoszone za pierwszym razem? Nie, nie, nie było. No, trawa po pas było. To był po pas, po pachy chyba. Po pachy, no. Po pachy, trawa i pokrzywy. A ja pamiętam, ja przyjechałam tu jeszcze w spódnicy wtedy. Ty już spoko, nie będziemy chodzić, coś tam i w ogóle, ale aha. No bo ja to generalnie, żeby to kupić, to oglądałem to w zimie. To jak to w zimie było, to było widać na tych pierwszych filmach. Była taka tam trawka po kostki, nic więcej. A jak potem przyjechałem wiosną, to sam byłem trochę w szoku. No ale potem to się tam trochę kosiło sukcesywnie. Jakaś tam mała przecinka. Małych regalnych drzewek i no i co, plan był taki na ten rok, żeby mieć tu wodę, pompa stoi, żeby sprowadzić przyczepę, też stoi i żeby był kibelek, to znaczy budka dla ptaszków i wszystko jest, już jest maj, już nie trzeba nic więcej robić przez cały rok. Plan na przyszły rok jeszcze nie jest wymyślony. Jedyne, co jest zaplanowane, to postawienie tej altanki słynnej. Tak, misja dodatkowa, altanka, której się nikomu nie chce składać. Tak, prawdopodobnie przyjadą wtedy ludzie do pomocy, także może być zabawnie. Na pewno będzie zabawnie. No. Będą jeszcze ten, jeszcze bardziej wykwalifikowani do roboty niż my, także będzie kolorowo. Działka w lesie, obawy wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, oprócz może dwóch osób, nie będę teraz robił jakichś wyliczanek, obawy większości. Daleko, Zadupie, nie ma drogi, jak tu dojedziesz zimą, skąd weźmiesz prąd, jak tu będziesz mieszkał, wpierdolą cię dziki, wilki, zastrzejcie myśliwy. Podsumowując, obawy wyjebane. Jeszcze nie jestem aż taki stary, daj powiedzieć do końca. Póki nie jestem stary, chcę sobie być tutaj sam. Nie lubię ludzi. Ludzie mnie strasznie wkurwiają. Wkurwiają mnie sąsiedzi w bloku. Pani na kasie, wszyscy. I oni wiedzą, że ja ich nie lubię i też się na mnie zawsze dziwnie patrzą. Także... bardziej się boję ludzi niż zwierząt. O, tak o. Poczekaj, jeszcze mówię. Chciałam tylko ich zapytać, czy to widać na filmach, że ja jestem tym zawód słodziak, a ty jesteś zawód nie wiem co. Po prostu introwertyk, ham. Tak, no, ham i prostak. Ham z miasta, teraz na wsi to pasuje. Jak już będę stary i nie będzie mi miał tam kto dupy podetrzeć i będę więcej siedział u lekarza niż tutaj, to zrobię to, co widziałem, że się często udaje i w praktyce działa, bo moi znajomi też się tak zamienili. Po prostu zamienię się z kimś na jakąś modną kawalerkę, oddam mu to, jak już będę miał tam, nie wiem, 7 dych czy 8 i obie strony będą zadowolone i tak się ten problem rozwiąże, po prostu. Tak ciężko dojechać w zimie, tak nikt tego nie odśnieża, ale dojeżdżaliśmy tu zwykłym samochodem. Bo nie było śniegu.
Ale było błoto. Śnieg też był zresztą. Ale nie może tyle. Nie wtedy, jak ty przyjeżdżałaś, ale był śnieg i normalnie przyjechałem. A jak nie dojedziemy zwykłym, to jest jeszcze drugi niezwykły zepsuty, ale tutaj dojedzie. Czy się przejmuję tym, że nie mam prądu? Nie przejmuję się ani trochę. Zasięg tutaj jest, więc jak będę musiał stąd pracować, to po prostu będę miał jeden solar. Podepnę sobie laptopa pod akumulator i będę pracował. A co do zwierząt, to generalnie tego strachu przed dzikimi zwierzętami w Polsce, gdzie praktycznie nic, żaden tam pająk, wąż, ani nic takiego nie jest na tyle jadowity, żeby zginąć od ukąszenia, to nie jestem w stanie tego pojąć. Każdy dzik, wilk i wszystko inne, co jesteście w stanie spotkać w polskim lesie, boi się was dużo bardziej niż wy tego. I widzi was też pierwsze i wystarczy trochę hasować i to sobie ucieknie, odejdzie i nie ma żadnej ochoty, aby wam coś zrobić, bo nie opłaca mu się to. No w sumie z tego, co się orientowaliśmy i sami widzieliśmy, no to na pewno są dziki sarny, wilk. Jelenie wilki. Widziałem raz, na pewno są tu też lisy. Tak, i lisy. Prawdopodobnie też szopy pracze. No to już jest potwierdzone, że no, tropy szopów są tutaj. Może obok. Też wam wrzucimy później, jak nie zapomnimy znowu. No i nie widzieliśmy, ale czytaliśmy, że są też żubry czasami. Wiem, że są te mapy, co można je tam sprawdzać, ale były trochę odsunięte od działki, więc na razie tutaj jakby no nie przebywają, że tak powiem. No i ogólnie dużo ptaków, żurawie sobie tutaj łażą, jakieś gniazda widać, dziuple, także to też jest fajne. I zresztą słyszycie. O, a najwięcej to jest komarów. Tak. Nie namawiam nikogo do kupienia działki w lesie, ani na takim zadupie jak tutaj. To jest straszne zadupie, nie zaprzeczam i podoba mi się to. A nie namawiam dlatego, że siedźcie sobie w tym mieście, bo nie chcę mieć sąsiadów. Milutko. To takie namawianie teraz na takie przeniesienie się. O! O, aż się te ptaki poderwały. Na takie przeniesienie się z miasta do wsi. Ten slow life i w ogóle to nie jest dla każdego. Nie, rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady w praktyce nie jest takie łatwe, ani często przyjemne. Potwierdzam. Także takie namawianie i w ogóle pompowanie cen siedlisk do milionów już teraz, gdzie domy się walą i w ogóle to nie rozumiem tego, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Być może jestem za głupi, ale jestem na tyle prawie mądry, żeby wiedzieć, że ta bańka kiedyś pęknie i ci ludzie się wszyscy ockną z tymi siedliskami, z którymi nie robią nic, tylko zakładają agroturystyki, że kurde, 5 agroturystyk obok w jednej wsi i nikt nie chce do nas przyjechać. Ciekawe dlaczego? A no dlatego, że taniej jest polecieć do Hiszpanii niż siedzieć u ciebie w twojej agroturystyce. Może dlatego. Ale wody, ja pierdzielę. No tak. Muszę ich zniechęcić jakoś, żeby nie mieć sąsiadów. Dlaczego szukałem takiej w lesie, a nie na przykład właśnie starego gospodarstwa? Po pierwsze dlatego, że ceny gospodarstw już są napompowane, bo każde gospodarstwo stare teraz jest siedliskiem. Nie tym siedliskiem w tym prawnym słowa tego znaczenia, no tylko tak się tytułuje ogłoszenia na Eliksie. Dlatego, że dom jesteście w stanie postawić, nawet jak macie strasznego pecha i wiele różnych tam losowych spraw, to postawicie sobie dom w 3 lata, a żeby wyluzł wam raz, to potrzebujecie lat 20, 50. Także wolę mieć ładny swój las niż łysą działkę z domkiem i sadzić metrowe drzewka i czekać, aż mi porosną. Także tym się kierowałem i nie jest to logiczne. Jak większość tych decyzji tutaj. A to prawda.
Ja jeszcze mogę od siebie powiedzieć, że jak tu przyjeżdżałam na początku, to byłam mega sceptyczna, a teraz powoli, powoli zaczynam dojrzewać chyba do tego, że ta działka tu jest i że nie wiem, że tu się dzieje dużo i że nikogo tu nie ma, bo ja nie jestem taka jak on, ja jednak potrzebuję kontaktu z ludźmi mimo wszystko. I wiecie, trochę mnie przerażało to, że to jest takie zadupie rzeczywiście i nie ma tu nikogo. I nie wiem, gdyby się coś miało wydarzyć, tak? Albo odpukać oczywiście. Ale no to co, jesteśmy tu sami, tak? Nikogo tu nie ma i nie wiem, żeby nawet jakiejś pomocy poszukać czy coś takiego, no to trzeba ładny kawałek przejść do sąsiadów. W każdym razie, tak jak powiedziałam, są tego plusy i minusy. Ja widzę więcej minusów niż Adrian, zdecydowanie. I staram się mu czasami je uświadomić, ale to jest taki uparty baran, że często nic do niego nie dociera. No może cię ugryźć wiesz. Żmija, ukończyć i co? No i gówno, zatukę ją szpadlem i tyle. No ale przecież ona jest jadowita. Zatukę ją szpadlem i nara, nie? Ten... Dobra, ile widziałaś jadowitych węży w życiu? Ile razy miałaś z nim bliskie spotkanie? Ani razu, ale jesteś w lesie, więc mogą tu spokojnie, być. Spokojnie, poczekaj, a ja nie. Miałem 5 razy. I byłem ukąszony 0 razy i byłem zmuszony uciekać też 0 razy. No dobrze, ale gdyby chodzisz po trawie, tak, tam, gdzie jest niewykoszone... Nie gdybaj. Jadowity wąż w Polsce, jeżeli go spotkacie, to sobie z nim zróbcie zdjęcie, bo jesteście zajebistymi szczęściarzami i na pewno nie spotkacie go więcej niż kilka razy w życiu. Tylko jak robicie to zdjęcie, to nie podchodźcie za blisko, bo wtedy może jednak mu nerwy puszczą. Widzicie, jak jest przemądrzały? Widzicie, z czym ja żyję? Z kim ja żyję? Plany na przyszłość. Na bliżej nieokreśloną przyszłość. Wbrew pozorom... Planów nie ma. Nie, właśnie wbrew pozorom jakieś tam plany są. Nie są one też logiczne, czyli nie będziemy od razu stawiać domu, bo nikomu się tu nie chce mieszkać. Będziemy starali się postawić tutaj normalną, prawdziwą szklarnię. Poskładać do kupy tą altankę i ogrodzić do końca i wyznaczyć sobie jakiś tam kawałek terenu na wybieg dla kur i na razie i wykopać z tyłu staw i to na razie tyle. Tak, to z takich bliższych planów niż dalszych w sumie. Kopanie stawu też będzie fajne, gdyż będą użyte do niego te same metody co do bajorka. Czyli taczka i 2 szpadle. No, bo oni bajorka jeszcze nie widzieli, jak kopaliśmy. No nie nagrywaliśmy tego. Staliśmy po kolana w tym błocie i kopaliśmy. Tak było. No, a później jeszcze chcemy jakieś mieć owieczki, żeby tu pomogły nam wykaszać teren. Znaczy nie stado owiec, tylko no nie przesadzajmy, bo tu nie ma tyle ziemi. Chcemy mieć aż 2 owieczki i aż 10 kur. Na początek, a potem to się zobaczy. Tu więcej niż 2 owce, to nie widzę. No i wiecie, tutaj. Moim marzeniem zawsze były konie, ale pewnie nigdy się to nie spełni. Co możesz chodzić tam do sąsiada? No, do sąsiada. Jeździć chyba, nie chodzić. Nie, no do niego iść. Taki kawał. Będziesz jechać samochodem, żeby konia pogłaskać i tam pojeździć na koniu. Tak. No przecież to jest daleko. Przecież ja w swoim tempie to bym szła godzinę. To pewnie tak. Jakbyś zadzwoniła do niego, że wychodzisz i on by zobaczył, że doszłaś po godzinie, to by cię z litości odwiózł z powrotem. Pewnie tak, no. Dokładnie. Dobra, nagadaliśmy się. Trzeba się brać do roboty. Co będziesz robił? Dziękujemy za uwagę. Dzisiaj byliśmy w Lidlu. Lokowanie produktu. I kupiliśmy jeszcze kilka rzeczy. Dlatego, że były po prostu przecenione i stwierdziliśmy, że weźmiemy to, co nam się spodoba. Także kupiliśmy hostie Amen.
Tutaj jest krwawnik pospolity różowy. Będzie wreszcie coś różowego w ogrodzie. Jest też rudbeckia lśniąca. I czosnek neapolitański. Czosnek już dawno chcieliśmy kupić. Z tym, że nie wiem, nie było nam jakoś po drodze w sumie, żeby ten czosnek kupić. Dlatego go kupiliśmy dzisiaj, jak znaleźliśmy, że jest. No też był przeceniony, to aż żal było nie wziąć. No nie? Ja chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, że te wszystkie cebulki, nie cebulki, bulwy, nie bulwy są z Holandii. I w tym roku w sumie mamy sporo rzeczy z Holandii. No może nie tak sporo, ale są szparagi, które niby wychodzą, ale tak im kiepsko idzie. Mój tata kupił sobie też chrzan i mu w ogóle nie wyszedł. Może dopiero wyjdzie, ale raczej są marne szanse. Więc jesteśmy tak trochę sceptycznie nastawieni do tego, co dzisiaj kupiliśmy. No ale może jest nadzieja, że jednak wyjdą te wszystkie rzeczy i będzie trochę kolorów, bo na razie dominuje tu tylko zieleń i nic innego w sumie. Wszystkie odcienie zieleni, ale to też dobrze. Tej wisterie. Powiem wam, że z tej większej, tej, no coś będzie na pewno. Ona widzę, że ma listki i jakby już puszcza co nieco. Ta natomiast jest w trochę gorszym stanie. No nie wiem. Takie ma oklepnięte i tak tylko siedzi sobie w ziemi i się nie rusza. Będzie trzeba je zaraz podlać jeszcze, bo widzę, że już mają sucho. Chociaż wczoraj padało. No ale jest nadzieja. Jest nadzieja. A oto Adrian w jego naturalnym środowisku. Czyli w krzakach. Dzik nad dzikami. Najpiękniejszy człowiek świata. A czosnek będziemy sadzić przy kibelku. Tutaj mamy właśnie nasz kibelek, prysznic, toaleta. Dlaczego patrzy na mnie z politowaniem? Masz mnie już dość, bąbelku. Widzieliście kiedyś taką biedronkę? Patrzcie to. Śmieszna taka, ja nie widziałam. Mamy żabę. Mamy żabę! O, widzicie tą brązową kuleczkę tutaj? Dzień dobry. Dzień dobry. To chyba nasza pierwsza, co? Jesteś zadowolony? Tak. Wspaniale. Zostawmy dziada w spokoju. Teraz nagrywa. Okej, okay, to na zakończenie. Daj usiąść. Daj usiąść. Oh, teraz mów. Na zakończenie chcieliśmy podziękować wam za udział w naszej premierze. W premierze ostatniego filmu. Sorry, ale tu jakaś mucha mi łazi. I mam nadzieję, że co? Że wam się podobało. Czy jajce? Jeszcze raz. Dobrze, to może ja powiem. No. Jak ty nie umiesz mówić. Cięcie.
Tak, już. Koniec na dzisiaj. Pooglądaliście sobie, jak tu sobie coś tam dziubiemy. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za udział, wszystkim, czyli 5 osobom chyba. A to zawsze 5 osób. Za udział w naszej pierwszej i ostatniej premierze. Nieprawda, zrobimy jeszcze. Ale na razie ostatniej. To było tam dla Beki, wiedzieliśmy, że nikt prawie nie przyjdzie, ale i tak chcieliśmy zobaczyć, żeby się przekonać, że mamy rację. Cicho, to ty tak mówiłaś. A oni o tym nie wiedzą, znaczy wiedzą, no. No dobra. To... Szykujcie się na premierę nie tego filmu, tylko następnego. No. Tak? No tak. Czy tego? Tego! Nieważne. Któryś film niedługo znowu będzie miał premierę, żebyśmy sobie mogli z wami pogadać. Tak? Śmiesznie, bo to będzie ten właśnie. No to będzie ten, no to po co gadać? Okay. To się wytnie najwyżej. To by było na tyle. Podsumowanie roku na Zadupiu. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Bajo jajo. Bajo srajo. Coś chciałam powiedzieć. Drodzy widzowie, i pamiętajcie. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Tak. Nie, tylko nie wiem. Co pan robisz? Kamienia myję. Daj, daj kamienia. Pan żeś nigdy kamienia swojego nie mył? Jakiego pani chce? Czystego czy brudnego? Czystego. Zęboma pani złapie? Nie. To jak? Pośladkami. Pośladkami to byś kurwa skruszyła, a skąd ja potem takie kamienie wezmę? Ty sobie uważaj. O, widzisz, kara. Kamerujesz to? No. Proszę, lasz. No wy... Tego nie puścimy. Thank you.